cześć, witam w kolejnym filmiku na naszym kanale, a w tym filmiku zobaczycie, jak mój piesek spędzi swoje urodziny. Tak, mój piesek ma dzisiaj urodziny, a dokładnie mój piesek ma urodziny 1 czerwca. Mój piesek urodził się 1 czerwca, więc ma urodziny 1 czerwca. Mówię to tylko dlatego, bo niektórzy ustalają, że pies ma urodziny w dniu, w którym przybył do swojego nowego domu. No i oczywiście pieski nie wiedzą, że mają urodziny i w ogóle nie wiedzą, że jest coś takiego jak urodziny, ale ja chcę, żeby dla mojego pieska ten dzień był inny, taki fajny, radosny, przyjemny, żeby czuł się jak najfajniej, dlatego też będę uszczęśliwiać w tym dniu mojego pieska. I co prawda prawie codziennie uszczęśliwiam mojego pieska, a tak naprawdę, naprawdę to codziennie uszczęśliwiam mojego pieska, bo robiłem dla mojego pieska wszystko, co mogę, ale w tym dniu spróbuję mojego pieska jak najbardziej i będę umiała uszczęśliwić. No i zaraz zobaczycie, jak będę przygotowywać torcik dla mojego pieska i małą, chrupkową niespodziankę. Zanim będę robić chrupkową niespodziankę i zanim będę robić też torcik dla mojego pieska, to będę musiała trochę posprzątać przy kąciku jadalnym moich zwierzaków. Bo jak widzicie, no chrupki są tu dość mocno porozwalane, ale aż tak nie są. No ale nie pamiętam, kiedy aż tak były porozwalane po kąciku jadalnym moich zwierzaków, więc ja się zabieram za sprzątanie, a potem jeszcze się zastanowiam, jak zrobić, jak poukładać te chrupki, żeby zrobić chrupkową niespodziankę. Teraz idę nalać wody mojemu pieskowi, bo no mało tej wody trochę w tej miseczce, a wiem o tym, że mój piesek często pije i uwielbia pić wodę, więc idę nalać mojemu pieskowi teraz wody. Teraz tutaj odłożę miseczkę. Coś wam powiem. Mój piesek wcześniej jadł taką karmę Purina, ale to jest Purina dla kotów i mój piesek nadal tą karmę je. No ale pierwszy w tym dniu prezent mojego pieska jest taki. To jest Purina, karma Purina, ale dla piesków. Więc to jest pierwszy prezent w tym urodzinowym dniu dla mojego pieska. No i jednak chyba niespodzianki chrupkowej nie będzie, a torcik mojemu pieskowi przygotuję, gdy wrócę, bo zaraz jadę na działkę i mam nadzieję, że mój piesek ze mną pojedzie na działkę, bo mój piesek czasami nie jedzie ze mną na działkę. Mam kilka informacji do powiedzenia. Mój piesek, jak dostanie torcik wieczorem, bo na działce będę bardzo długo i wrócę jakoś wieczorem, to wtedy jak mój piesek dostanie torcik wieczorem, to nagram wam, zobaczycie jutro film osobny, jak mój piesek będzie jadł urodzinowy torcik, o ile będzie jadł ten torcik, bo nie wiem, czy
Zdążę go zrobić wieczorem i w ogóle, choć ten torcik da się szybko zrobić, jedynie mokra karma do miski, chrupki, które mój piesek dostał, ale nie wiem, czy to będą akurat te chrupki, zależy, czy mu posmakują, czy nie, i jego przysmaczki, jeszcze jako taka posypka, tak samo jak te chrupki, które dostał, ale jeśli mu nie posmakują chrupki, które dostał, to będą to chrupki, które ma w misce, bo z tego co wiem, chrupki Purina dla kotów się skończyły, a mój piesek, jak już słyszeliście wcześniej, mój piesek jadł chrupki Purina dla kotów i może nadal je będzie jadł, jeśli Purina dla psów mu nie posmakuje. No i nie wiem, czy chrupkowa niespodzianka będzie, raczej chrupkowej niespodzianki nie będzie. Na ekranie wam się wyświetla, jak znajdą zdjęcia, to na ekranie wam się wyświetla, co to przykłady tej chrupkowej niespodzianki urodzinowej. No i mój piesek ze mną nie jedzie na działkę, bo ja zaraz jadę na działkę, więc nie będę mogła nagrać jednego filmiku, który chciałam nagrać, a ten filmik mogę nagrać, jeśli mój piesek będzie na działce. Chyba jutro mój piesek pojedzie na działkę, jeśli będzie słońce, słoneczko. No i to tyle, co wam chciałam powiedzieć. Jeśli na działce obok u sąsiadki będzie pies sąsiadki, czyli Tosia. Jeśli nie znacie Tosi, to zapraszam na film, który wam się wyświetla na ekranie. Jest to jeden z najstarszych filmów, ale nie aż tak najstarszych. Ten film o Tosi. No i jeśli Tosia będzie na działce u sąsiadki, mojej sąsiadki ze działek, to wam pokażę Tosię, a jeśli jej nie będzie, to gdy wrócę do domu, do was się odezwę i pokażę wam na sam koniec tego filmu wtedy mojego pieska. Okazało się, że wieczorem nie będę mogła nagrać ostatnich trzech scenek, dlatego to jest już koniec tego filmu i niestety na sam koniec tego filmu ani to się nie zobaczycie, czyli ani psa moich sąsiadów z działek, ani mojego pieska Nikusia, bo mój piesek Nikuś jest w domu, a ja jestem na działce, więc to jest koniec tego filmu. Jeszcze wam powiem, że dwa następne filmy będą miały coś wspólnego z urodzinkami, z urodzinami mojego pieska. No i w komentarzach możecie złożyć życzenia mojemu pieskowi. A ja już się z wami żegnam i jak widzicie na ekranie wam się wyświetlają zdjęcia mojego pieska Nikusia, ale i też psa moich sąsiadów Tosi. No i może ja już nie będę nic gadać w tym filmie, na sam koniec tego filmu, tylko po prostu się z wami pożegnam. Ech, no to co tu jeszcze mówić? Pa, pa!